Zapraszam zatem organizatorów, komendanta Chówca, Adama Żorawskiego. Chodź tu, Adamie. A, Adam gdzieś tam krąży, zaraz będzie. Organizatora koncertu, Piotra Kostrzewę. Szefa sztabu 20 finału w Ośpu w Otwocku, Tomasza Grodzkiego. I drugą część strony. Partnerów finału, czyli starostę powiatu otwockiego, Bogumiłę Więckowską, prezydenta miasta Otwocka, Zbigniewa Szczepaniaka oraz przedstawicieli firm Gwarant, Hildegard, Braukmann Cosmetic, Agencja 220 V, Kryocentrum, Pixel TV i Minibus. Mam nadzieję, że się wszyscy tu zmieścimy. Idą, wszyscy po kolei. Aha, jeszcze jedna ważna informacja, żebyście się nie rozchodzili. Zaraz po światełku do nieba jeszcze dalej koncerty, nie tak jak zwykle, że światełko i do domu. Teraz jeszcze trochę zostajemy. Zmieścimy się. Możemy stanąć tak symbolicznym łukiem. Dobrze, to ja w takim razie oficjalnie... Już mogę, tak? Przekazać Ci mikrofon. Dziękuję bardzo, nazywam się Tomasz Grodzki, jestem po raz kolejny szefem sztabu finału w tym roku 20 Wielkiej Kiersy Świątecznej Pomocy. Chciałem serdecznie podziękować organizatorowi sztabu, czyli Komendzie Chówca ZHP w Otwocku, druhowi komendantowi Piotrkowi za przygotowanie tego koncertu, no i naszym sponsorom, bez których ta impreza po prostu by się nie udała. Chciałem podziękować pani staroście, panu prezydentowi, przedstawicielom naszych sponsorów, firmie Hildegard, agencji 220 V i Kryocentrum. Bardzo proszę. Tak, brawa, gorące brawa dla sponsorów. Ja pozwolę sobie wręczyć sponsorom takie certyfikaty potwierdzające ich udział w 20 finale. Może zacznę od pani starosty. Tak to wygląda. Oczywiście odpowiedni certyfikat dla władz miasta Otwocka na ręce pana prezydenta. Mamy jeszcze dwóch sponsorów strategicznych oprócz tych, których wymieniłem. Jest to firma Gwarant i właśnie firma Hildegard. Prezes firmy Gwarant dzwonił z przeprosinami, że nie może dotrzeć na imprezę. Serdecznie mu dziękujemy. Certyfikat wręczymy w odpowiednim terminie, a panu prezesowi firmy Gwarant wręczam certyfikat. Hildegard, przepraszam oczywiście. I sponsory dla partnerów głównych, dla firmy Pixel TV. Nie mamy przedstawiciela Pixel TV, to przepraszam. Dla firmy Kryocentrum. Dla agencji 220 V. Dla firmy Minibus, zapewne widzieliście autobus, który stoi przed Ogólniakiem, który jeździł i jeszcze będzie przez parę dni jeździł z informacjami o finale do końca miesiąca, jak to mi podpowiadają. Dziękuję bardzo. Pozostałym sponsorom oczywiście wręczymy, znaczy partnerom naszym wręczymy takie podziękowania. Bardzo proszę o kilka słów panią starostę, pana prezydenta i pana z firmy Hildegard. Dobry wieczór. Kiedy w zeszłym roku tu z tego miejsca zapraszałam Państwa na 20 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie spodziewałam się, że aż tylu z Was przyjdzie. To piękne, pomagać innym, szczególnie małym, bezbronnym dzieciom. W tym roku Fundacja Jurka Owsiaka noworodeczki wspiera, które za wcześnie przyszły na świat. Wspiera również chore mamy. Jurek Owsiak nie zapomina o nas. Wspomaga nasz powiatowy szpital sprzętem. My też nigdy nie zapomnimy o nim, o fundacji. Będziemy zawsze wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bardzo, bardzo dziękuję panu Tomaszowi Grodzkiemu, który jest głównym menadżerem dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego projektu. Z całego serca dziękuję harcerzom, wolontariuszom, artystom, którzy bezinteresownie dzisiaj występowali. I wam państwu, bo bez was nie byłoby wsparcia finansowego. Niech ta idea pomagania rozleje się na więcej serc, żebyśmy w przyszłym roku jeszcze liczniej tu przybyli. Serdecznie wam dziękuję.
Dobry wieczór Państwu. Co mogę dodać do życzeń Pani Starosty? Może tylko to, że ta przepiękna idea nawet w tych ciężkich czasach jest i będzie. I dlatego z wielkim podziękowaniem dla harcerzy, dla sponsorów i dla wszystkich ludzi dobrej woli i wielkie podziękowanie dla Państwa. I zapraszam na Światełko do Nieba. Słuchajcie, ja nie będę przedłużał miłej zabawy. Chciałem Wam życzyć i podziękować organizatorom, panu Tomaszowi, no i oczywiście władzom miasta, bo to wspaniale zorganizowali. No my jako obca firma, zagraniczna firma, życzymy Wam powodzenia i mamy nadzieję, że padnie rekord.